No właśnie. Patrzcie, że to jest jeden wielki obszar, który on teraz przebije, no nie? To jakim cudem właśnie zauważcie, że kamieni nie będzie na środku? O, proszę. Kamieni nagle nie ma. A przecież on przez całą podłogę dosłownie na taką poziomową przejechał teraz. Da fuk. To epicko wygląda, naprawdę. Ale Travis! Tu nie ma jakości Full HD! Jak tę grę możesz grać? Wkurwia mnie czasami to, że grę się ocenia jej zajebistość poprzez jej duży poziom graficzny. Wiecie co? Dla mnie, jak mam Metro 233, które będę nagrywać i tam jest opcja Physicsa, która jest taka super ceniona, że jak strzelam w ścianę i odłamują się kawałeczki styropianu czy coś tam. Wiecie co? Jeżeli mnie gonią 3 nosalisy, 2 ruskich do mnie strzela z karabinu, a ja po prostu napieprzam na ślepo, starając się strzelić headshota, to ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy, to po cholerę mi coś takiego. W tej grze po cholerę mi super grafika, coś tam. Jak tu chodzi o samą rozgrywkę. Gra jest po to, żeby w nią grać, a nie żeby ją oglądać. Ludzie posunęli się do takiego stopnia, że stworzyli taki twór jak Asura Wrath, która nie jest grą, tylko interaktywną cutscenką, ale efekty, ale zajebistość w postaci cutscenek. Angry Joe dał bada z ręka 6 na 10, pojebało go? Really? Gra ma być grą, masz pada, klikasz guziki i się cieszysz. A nie, że oglądaj cutscenkę, bo zajebistość. Tutaj też są zajebiste cutscenki, ale nie wymagają super wielkiej grafiki. A i tak większość rzeczy odpieprzamy fajniejszych w trakcie samej rozgrywki. Kurde, sorry, musiałem to powiedzieć, bo mnie szlag jasny już trafia. Ha, śmieszne. Akurat drive, nazwa misji taka, jaką mamy umiejętność w naszym mieczu. Dobra, zaczynamy misję od razu, ponieważ nie mam co tu zmieniać. Aczkolwiek zaraz będę miał co zmieniać, tylko najpierw tak. Dobra. Tutaj wschodzimy w ten boczek. I tutaj jest super sekretny secret nad sekretami XDLL50. O, 43 tysiące. Coś się chyba da z tym zrobić. Pokażę wam dzisiaj nową broń. Otóż pamiętacie może Beowulfa, z którym walczyliśmy? To był ten taki gigant Chimera. I Vergil właśnie miał jego broń. No nie wiem, czy to tak powinno być, ale po prostu chyba nie mieli pomysłu na to, jak my zdobywamy właśnie tą broń. Dlatego po prostu zdobywamy ją w ten sposób, tutaj gdzie właśnie Vergil spadł w tą przepaść. I właśnie mamy Beowulfa teraz, którego możemy właśnie wykorzystać, bo jest nam niezbędny do otworzenia tutaj tych drzwi. Zobaczcie, że tylko są na 2 pomyki. Blessed with sacred light, can move me. Śmieszne. Śmiechy, chichy. Śmieszkę. Dobra, gdzieś tu była właśnie statuetka bogini, żebyśmy mogli... Tak, tutaj jest. O właśnie, jest statuetka bogini. Dzięki niej możemy sobie... możemy sobie tutaj właśnie machnąć pierdzioszka. Znaczy pigl. No, Beowulfa. No, zamiast... Beowulf jest dosyć dobrą bronią, tylko jest... No patrzcie, że to są rękawice i nogawice. One są dosyć szybkie, powinny się wydawać. Ponieważ to są nasze ręce i nogi, no nie? A tu się okazuje dosyć coś nieprzyjemnego, że to jest bardzo powolna broń. Dobra, tutaj tak. I jeszcze sobie RH-ka zakupię. I jak będę miał 10 tysięcy, to drugi level. Dobra, to co zakupiłem? Znaczy może tak. Patrzcie, jakie to... Zobaczcie, że to jest dosyć wolne, no nie? Mamy też wszystkie takie fajne ataki. Tutaj dokupiłem ten atak, że mogę w ten sposób zrobić, albo po prostu tak, albo tak. No są różne właśnie rodzaje ataków.
umiejętności właśnie Swordmaster dają nam taką umiejętność, Kamehame taką. Tutaj takie uderzenie w dół, które nie jest jakoś bardzo obszarowe, oraz najpotężniejszą umiejętność. Jeżeli dotkniemy przeciwnika w trakcie robienia tego, to mu zadamy chyba, no tak, to jest tak kuriozalnie potężny atak, że na niektórych bossach zabiera im to 1/3 życia. To jest super silne. A jeszcze w powietrzu, jak będziemy naciskać trójkąt, to będziemy w powietrzu robić takie tornado. No i zobaczcie, że to jest dosyć wolna broń, mimo że to są nasze ręce i nogi. No zobaczcie, tutaj tak super szybko nawalam, ale czemu nie mogę normalnie przy innych kombinacjach? Dlatego właśnie pomyśleli nad tym i w Devil May Cry 3 dostajemy taką broń jak Echidne. No i to jest praktycznie to samo co tutaj, tylko że 2 razy szybsze. My robimy dosłownie jakieś ala baletnica, kombinacje ciosów nogami. No super jest naprawdę szybko w trakcie używania broni w tamtej części Devil May Cry. No nie, zaśmiała się ze mnie statuetka, to znaczy, że spieprzyłem to. No dobra, ale tak czy siak właśnie popatrzycie trochę, jak to wygląda z tą bronią. Mamy oczywiście pchnięcie do przodu w postaci pieprznięcia zwykłego. Ono jest tutaj super tycie króciutkie, no ale musicie zrozumieć, no zobaczcie, jest takie tycie króciutkie, dopiero po ulepszeniu jest to większe. Tak, z tego co pamiętam, można tam jeszcze pójść. Dobrze, że podwójny skok wziąłem, bo on się bardzo przydaje. Możemy tutaj chyba pójść i... Ale nie o to mi chodzi. Tutaj pójść i chyba coś jeszcze tutaj sobie chyba hajsu pozdobywać, chociaż nie jestem pewny. No, nic tu ciekawego nie ma, ale przynajmniej trochę wam pokażę, jak się z tego napieprzę. O, jest nowa muzyka, kiedy walczymy z przeciwnikami. Posłuchajcie. Znaczy nie posłuchacie za bardzo, bo ja tu tak napieprzam. Jak widzicie, staram się jak najprzyjemniej wam to odwzorować, jak tutaj się napieprzę. Wow, ale fajnie mi idzie akurat. Ja szczerze nie lubiłem za bardzo tej broni. No chodź, no chodź. Bum! BOOM! Można sobie oczywiście naładować każdy z tych ataków. Patrzcie na to. No nie, nie namierzyłeś go! Ty mendo! Czekajcie, teraz. To jest super, tylko tak długo trzeba to naładować. To mi się nie podoba. No dobra, tak gdzieś jak. No właśnie widzicie, jak to funkcjonuje mniej więcej. O, miałem wam to jeszcze pokazać. Ale to w międzyczasie jeszcze będzie, w międzyczasie jeszcze to zobaczycie, wierzcie mi, trochę ta misja potrwa. Co ja miałem powiedzieć? Już nie pamiętam, chyba coś mówiłem na temat Devil May Cry 4, tak, że właśnie tam są poulepszane właśnie te ataki z tych broni, że robimy super baletnice, coś tam wszystko, no jest naprawdę bardzo dobrze to zrobione, to jest po prostu ulepszona wersja Dantego z trzeciej części, tylko mamy do dyspozycji połowę gry z nim. Nie zobaczę tego tutaj. A tu chyba był sekret? Tak mi się... O, był! No super, widzicie jaki jestem mądry. Pamiętam, że to kiedyś przypadkiem znalazłem i byłem zaskoczony, że jeszcze taki jest. Ale to jest króciutkie. Jest króciutkie! Nie wiem czemu. No dobra, nieważne. To jest całkiem śmieszne. O! No to was na pewno nie lubię. Dobra. Ale jest ich w cholerę. Wow, jak to mnie nie trafiło? Tutaj nie będę się skupiać w przypadku tych przeciwników na zdobywaniu dużego komba. O, patrzcie na to! O! Rzadko mnie trafiają z tego, powiem szczerze. Dobra. Fuck! Ty mendo, taką końcówką? Jesteś podły. O, dzięki za życie. To już nie jesteś podły. Dobra. Powybijani, to się cieszę.
Tutaj jeszcze się na górę wskoczy, bo o, tutaj jest jedna sfera dodatkowa. Bo czemu by nie? Każda sfera jest fajna, no nie? Tak więc moje ulubione bronie to jest tak, na pewno Rebellion będzie zawsze, bo to jest no super szybka broń, super ma fajne ataki. Co tu dużo chcieć? Będę miał plus 300 chyba? Owszem, plus 300 mam dodatkowych, bo miałem pełne życie. Czy będą też dusze za to? O, dusie! Szwery! To mogłoby być takie miejsce, gdzie na to stajemy. No ale już, czasami nie można mieć wszystkiego. Tu się trochę zamknąłem, bo mi się odbijało trochę. No i to fajnie wygląda, że mamy te rękawice cały czas na sobie. BOOM! Woo! No właśnie, nie jesteśmy w stanie się robić, kiedy robimy ten atak. Dobra, pokażę wam to. Kessis! No i właśnie tak to wygląda. Pojebało w takim miejscu? Fuck! Miu! No patrzę, jak robi ten dolny atak, to jak ja mam tego uniknąć? No, jak ja miałem tego uniknąć? Powiedz, Tamino. Ludziska. Ludziksy! Mów, Tami. Au! Może zajmę się najpierw tobą, bo tu widzę, że lubisz dostawać w pierdol. Wódko ma, wódko ma, wódko ma. Tuż bez ciebie sobie w życiu radę da. Co? Czemu to śpiewałem? Nie mam pojęcia, ale śmiesznie było. Chyba do końca gry będę korzystać z tej umiejętności, bo jest całkiem fajna. Na niej można wykonać coś takiego jak cancel jump, jeżeli będziemy możemy odskakiwać od przeciwników, wskoczyć mu na łeb i tak odskoczyć od niego. Jeżeli w tym momencie, kiedy będziemy właśnie skopa mu zawalać w ryj, odskoczymy idealnie, to wtedy będziemy właśnie mieli możliwość ponownie to robić i ponownie, i ponownie, i ponownie, aż w końcu... No, aż w końcu, no po prostu będziecie non-stop to robić i to się nazywa cancel jump. Możliwe, że mi się to nawet uda, ale to jest bardzo trudne do wykonania. O, to jest właśnie cancel jump. Tylko ludzie to robią super szybko, no bo mają skilla, a ja nie mam za bardzo skilla w tej umiejętności. No ale wiecie, staram się. Docencie moje starania. Tutaj będziemy, wiecie, mieli nowy rodzaj pionków, które nas tu atakują. Takie koniki. No patrzcie, no! Dajcie trochę litości. BUM! No nie, nie trafiłeś, really? Yeah! No, całkiem fajnie. No, to jest dosyć przyjemna broń. Nawet udaje nam się wbijać do tego super i sweet na samej tej broni, ale to tylko przez to, że właśnie te... No, możemy przytrzymywać te ataki i one są wtedy silniejsze. O, to jest koń. No właśnie, to jest koń. BUM! Dobra. Chociaż ja szczerze preferuję bronie, w którymi można szybko nawalać. Dobra. Dwa konie na raz, trzeba je zwalić. Ja nie mogę, jestem chory. O, super. Właśnie kombinacja takiej szybkiej broni i tego to jest najlepsze rozwiązanie. Really? Najpierw tego, bo on może leczyć naszych przeciwników. Ah! No! Dobra. Come and get me. Trochę naładujemy sobie demona.
na spokojnie. Nie lubię tego przeciwnika, no jest taki podły naprawdę. Podły koń. Dobra. Zapomniałem wam w ogóle powiedzieć, że jak przytrzymamy klawisz zmiany w demona, to będą nam się te dodatkowe kuleczki ładować na czerwono. Jeżeli wtedy zrelisujemy demona, to wtedy dokonamy eksplozji. Wszystkie kulki naraz, które się zaczerwieniły, znikną od razu, ale tak mocno jak one właśnie były zaczerwienione, tak one pieprzną. I to jest właśnie, no taka super, super power, bo to czasami naprawdę bardzo pomaga w niektórych sytuacjach. Secret. A, mała. Secret. No, powiedzmy, że... O, patrzcie teraz. No to właśnie to wam zademonstruję. Jak się tu trochę zbiorą. O, widzicie? Już dwie, trzy i... PUF! I właśnie to jest coś takiego. No i dostajemy za to dużo styla. Come and get me i możemy to naładować na nowo. Really? On nie miał prawa mnie wtedy uderzyć. O, super, przysankę. Kamehama! BUM! Znaczy to nie była Kamehama. To jest Kamehama. Dobra. No powiedzmy, trochę życia tu straciliśmy, aż prawie cztery kreski. Ale niestety to jest taka gra. Ta gra nas nie będzie tutaj. Ja właśnie tutaj wszystkie te pokoje oczyszczam, żeby potem odblokować sekreta. Sekretem jest oczywiście fragment niebieskiej sfery. Który... jest chyba tam? Tak, jest tam, dobra. Prawie mnie podpalił. Au! Tak, prawie mnie podpalił. A jednak nie, nyga? No kurde! Co się dzieje? Ale lamie. Nie no, wracam do Agni i Rudry, bo Agni i Rudra to jednak jest to. Dwa na 10. Gimnazjalny humor. Dobra. Ale ile życia straciliśmy, to jest bieda. Come and get me, bitches. No i kuni! Idźcie wal! Welcome to kuni! No kurde, come and get me. Jak ja nie lubię, no... Znaczy oni nie są dużym zagrożeniem, tylko chodzi po prostu o to, że to jest bardzo mały teren. No i patrzcie, no tu zaatakuje, on sobie podskoczy i tyle mam z tego. Wkurwiasz mnie. Kuniu. Dobra, przynajmniej mamy fragment niebieskiej sfery. O! Całe życie happy life. Patrzcie, że zostały nam ostatnie dwie kreski do uzupełnienia. To są już tylko wszystkie ostatnie... sekretne misje. Dobra, ulepszymy sobie na maksa jeszcze jedną umiejętność i praktycznie już możemy tylko nasze bronie ulepszać. Beowulf i to za 10 tysięcy. Dziękuję bardzo, level drugi. Wszyscy mogą mi podskoczyć. O, proszę. Teraz to jest dwa razy dłuższe. O, o, tylko 500. Jaki żal. A kto by się spodziewał. Dobra, zapomniałem wam pokazać właśnie, bo może zauważyliście w poprzednim odcinku, że w Cerberusie mam wykupioną nową umiejętność, Wyrmill, czy tam Windmill, nie wiem jak to się nazywało, tam w Darksiders jak nie potrafiłem wymówić tego słowa i mówiłem jakieś huel. Dobra, tak czy siak to jest coś takiego. A, to nie jest coś takiego, ale tak czy siak to jest trzecia umiejętność do naszego stylisha. Coś takiego. A Windmill to jest coś takiego. Takie coś, no taka pierdółka totalna, to w żaden sposób nie pomaga. Tak czy siak, no a w Agni i Rudra, zaraz też wam pokażę, wyekwipuj. Wiecie co, ja nie będę łaził właśnie z Beowulfem, tylko oczywiście z moją starą dobrą Agni i Rudrą. W Agni i Rudra z kolei to trzecia umiejętność na poziomie Swordmaster, to jest coś takiego.
jest w cholerę potężna. No, na Rebellionie, bo możliwe, że no rzadko z niej korzystałem, bo ja o niej zapominam po prostu. Jest coś takiego. Patrzcie na to. Zajebiste. Jaram się. Dobra. Została nam jeszcze taka jedno miejsce. Ja pójdę w tamte drzwi. Nie mamy tam iść, ale tam będzie właśnie chyba demoniczna gwiazda albo duża gwiazda życia. Jolo, na twoje głupie sfery. Chyba z 20 tam by było ich. No ale wiecie, jeżeli chodzi... Ja właśnie jestem... Dobra, żyję. Dwa downy. Dobra. No właśnie. Jakie to jest silne, jak to mnie odpycha mocno. Tam właśnie chyba będzie gwiazda życiowa, czy coś w tym stylu. Bo oryginalnie to wam zaraz pokażę, gdzie mamy iść. Tam, gdzie właśnie się świeci, to będzie taki teleport w górę. I się przeteleportujemy do klubu nocnego z trzeciej misji. Ale ja... Ty mendo! Patrzcie, jacy oni są upierdliwi. Dobra. Leżysz ty ciućma, ale jeszcze jeden kolega twój został. O! Gra się trochę spowolniła. Ale bywa. Teraz cię po ryju napieprzam, to co zrobisz? No i co, onski? Dobra, tak czy siak właśnie. Tutaj jest dobre miejsce do farmienia, bo jeżeli utrzymamy na wysokim poziomie nasz stylish... Ta muzyka. O, mała, dobra, zawsze coś. Ta muzyka. Dym, dym, dym. O, coś wam pokażę. Bo dobrą właśnie bronią jest Agnir Rudra. Z tego powodu! I bum! I wszystko leży. I tutaj właśnie jest bardzo dobre miejsce do farmienia sobie poziomu expa do naszej umiejętności, którą aktualnie mamy. Oraz po prostu do zdobywania hajsu, bo tutaj chyba z 3000 hajsu jesteśmy w stanie zdobyć. Zobaczcie, że już 1000. Au! No tak. Że już 1000 jestem w stanie tu zdobyć. Oni będą się tu pojawiać, potem z powrotem tu i potem z powrotem tam. I no non-stop będą się pojawiać ci przeciwnicy tutaj. I możemy zawsze sobie wracać z powrotem tu i sobie farmić w tym miejscu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Taki easy money! Wow! O! Zestrzeliłem twoją strzałę, co ty na to, ziomuś? Dobra. Dobra, to idziemy teraz tam na górę. No! Śmieszne. No i zobaczcie, jesteśmy tutaj. Nie ma oczywiście tutaj, co mnie trochę smuci, rzeczy do rozwalania, ale na szczęście możemy tu się cofnąć i tu zawsze coś się znajdzie. Wiem, że na pewno będziecie bardzo się smucić, że ja nie korzystam z tej umiejętności... Wow. Nie korzystam z tego Beowulfa, no ale wiecie, no to nie jest jakoś super dobra broń. Znaczy, ona je... Każda broń tutaj jest super, no zacznijmy od tego. Ale ona szczerze jakoś mi się wyjątkowo nie podoba, tak więc nie miejcie mi naprawdę za złe. Tutaj tak. Tutaj jeszcze to rozwalimy, bo tu życie było, to zawsze coś. Chociaż mogłem się zmienić demona, uzupełnić to i mieć więcej hajsu po prostu, te 300 sfer. Bo tu już jesteśmy przy końcu misji. Na misji trzeciej na naprawdę bardzo dużo hajsu się zdobywa, jeżeli się całą przejdzie. Ale najwięcej hajsu zawsze się zdobywa na końcowej misji, jeżeli zdobędziecie ranking S, bo wtedy 14 500 możecie zdobyć. Dobra, jak widzicie, tu trochę jest już pozmieniane, co no bo ta wieża wybiła w górę. I tak. Jeżeli tu się dostaniecie, to tu będzie fajny secret, jakim jest woda święcona! Będziemy mogli się umyć, a jak wskoczycie na ten tutaj truck, to tu wyjdą w szpak. To tu wyjdą w szpak, wyjdzie hajs. Patrzcie na to. Chciałem, żeby tak poleciała. Ole, to jest zajebiste.
Rocket Fuel zaleje. No ale tak, właśnie to jest idea dobrej gry. Jest sama gra zajebista sama w sobie i ona cię tylko dalej zachęca. Słabiutko, stylish poważnie. Łe, ale przynajmniej sfery mam na 16 tysięcy sfer zdobyłem. A no tak, bo były te sekretne miejsca, to tam mi trochę pomogło, ale 2,5 tylko wtedy z tamtych wziąłem, to... No to fajnie, cieszę się. To jest właśnie idea dobrej gry. Samą rozgrywką cię super rozbawia i urozmaica ci twoją, no, samą grę, a cutscenki mają cię jeszcze tylko motywować do dalszego grania. A nie tak, że jak robią grę typu Asura Rav albo Call of Duty, że puszczają w telewizji cutscenkę z gry i mówią, że to jest actual game i kurde, ciesz się, i jak coś kurde ludzie w wieku 36 lat siedzą na fotelu i mówią: przejechałem czołgiem przez budynek i w ogóle... A nie, to była cutscenka. Znaczy, ogólnie w grze to my chodzimy i robimy tryt, tak więc ja bardziej polecam inne gry. Ale to już zostało wycięte, bo koleś mówił o czołgu przez budynek i wszyscy muszą kupić i w ogóle. No. Sorry, jestem wkurwiany strasznie w tej kwestii. Dobra, tak więc na razie, do zobaczenia, pa!